Witam wszystkich bardzo serdecznie. Filmy, które dzisiaj zobaczymy, właściwie sytuują się między dwoma fenomenami, między socjalizmem a szkołą polską, polską szkołą filmową i często nie do końca wiadomo jak o nich mówić dlatego że one już nie przynależą tak naprawdę do takiego czystego w takim czystym pojęciu traktowanego socjalizmu a jeszcze nie, nie są traktowane jak kino szkoły polskiej i tu się pojawia problem jak je nazwać to jak jakby zakwalifikować jak ich przynależność określić chyba najsensowniej jest właśnie pozostawić taką niepewność to znaczy wraz z innymi filmami czasu w Pierwszej połowy lat 50., czyli momentu, kiedy polskie kino zaczęło powoli i bardzo ostrożnie wyzwalać się z socjalizmu, ale jeszcze nie weszło w ten etap takiego największego rozkwitu szkoły polskiej, tego, tego momentu, który rozsławił polskie kino też na świecie. Te filmy jakby noszą znamiona, no właśnie, tego przejścia, tego momentu przejściowego, i dzięki temu też są niezwykle interesujące, dlatego że bardzo trudno je tak naprawdę przyszpilić. trudno je tak bardzo kategorycznie zaszufladkować, nazwać. Właściwie są one też wyrazem czegoś, co się działo w polskiej kulturze w pierwszej połowie lat 50.. Trzeba powiedzieć, że to są filmy, które zostały zrealizowane w, w momencie, kiedy właściwie w Polsce już funkcjonowała, w kulturze polskiej już funkcjonowała odwilż. Po śmierci Stalina i właściwie takie zaplecze kulturalne zaplecze dotyczące tego, co się działo wtedy w kulturze i w polityce też, i w, w jaki ferment społeczny tak naprawdę funkcjonował w pierwszej połowie lat 50. to jest właściwe tło, nawet bardziej niż, niż to, co się działo w kinie, dlatego że tak się stało to był moment, tak jak i w ogóle ta pierwsza ta pierwsza fala filmów po, po II wojnie światowej. To był moment, kiedy kino było bardzo mocno uzależnione od tego, w jaki sposób funkcjonowała polityka i w jaki sposób funkcjonowały urzędy i biurokracja filmowe. Y y Czyli od dyrektyw, tak naprawdę narzucanych z góry. To nie było kino, które mogło działać jakby niezależnie od systemu społeczno-politycznego, w którym funkcjonowało. Być może najbardziej to był ten moment uwikłania też w sytuację polityczno-społeczną najmocniejszy w całym okresie powojennym. Warto sobie powiedzieć, na czym polegała ta odwilż i w planie społeczno-politycznym, i w, i w tym planie kulturowym, kulturalnym, w Przede wszystkim w kinie, bo to nas interesuje. Z poprzedniego spotkania o, poświęconego socjalizmowi już państwo wiedzą, że właściwie od końca lat 40. po zjeździe w Wiśle filmowców w 1949 roku funkcjonowała w Kinie odgórnie narzucona i taka wiążąca, tak naprawdę polskich filmowców doktryna socrealizmu. Wszystkie filmy realizowane były według pewnego bardzo określonego schematu musiały prezentować pewną y, ideologiczną y, y, linię, która była tylko, y, tylko i wyłącznie jedna właściwa. Wszelkie odstępstwa. Y, od ideologii odgórnie narzuconej były oczywiście niemożliwe. Przede wszystkim też dlatego, że oczywiście tylko no, kinematografia była znacjonalizowana i tylko państwo mogło, mogło decydować o tym, władza mogła decydować o tym, jak wyglądają filmy. Wszelkie e, niezależne e, inicjatywy e, oczywiście były zupełnie niemożliwe. Natomiast e, właściwie od 1954 roku e, zaczęło się trochę, e, rozluźnił się klimat w, w polskim kinie. Od czego to zależało? Przede wszystkim y, po śmierci Stalina w 1953 roku y, okazało się, że y, no, jasne było, że nic nie będzie już takie samo. Jasne było, że stalinizacja w pewnym sensie się skończyła. Do momentu, kiedy y, oficjalnie potępiono stalinizm jako doktrynę i kiedy y, y, stalinizm został nazwany też y, y, w tak... Y, tak negatywnym świetle został, został ukazany przez Nikitę Chruszczowa, który w 1956 dopiero roku wygłosił słynny referat potępiający zbrodnie stalinizmu. Już od 1953 roku wiadomo było, od śmierci Stalina, że pewne rzeczy już nie będą funkcjonowały tak jak wcześniej. I zaczęła powoli pękać doktryna socjalizmu. Te zarysowania, które do tej pory zawsze były. Właściwie tylko kilka filmów można nazwać jako takich czysto socrealistycznych, takich, które reprezentowały w bardzo taki ścisły sposób doktrynę. Takich filmów było tylko kilka. Natomiast bardzo często dzisiaj można się doszukać w wielu filmach, które pozornie były takimi ściśle socrealistycznymi filmami, już można było doszukiwać się pewnych pęknięć. I w 1953 roku wiadomo było, że kino nie może pozostać socjalistyczne. Także dlatego, że w takim kształcie było oczywiście odrzucane przez publiczność, która domagała się filmów, które będą w większym stopniu odzwierciedlać ich publiczności, nie tyle gusta, co ich oczekiwania do tego, żeby oglądać swoje własne doświadczenie na ekranie. Publiczność miała dosyć tego, że to, co oglądali w kinach, było zupełnie oderwane od ich takiego potocznego doświadczenia. Chcieli oglądać swoje przeżycia i to, co jest bardzo istotne, zarówno do tego okresu przejściowego, jak i dla szkoły polskiej, chcieli wreszcie dowiedzieć się, znaczy chcieli. Ujrzeć wypowiedziane doświadczenie wojenne, które do tej pory cały czas jeszcze było w dużym stopniu tematem tabu. To dotyczyło oczywiście przede wszystkim tabu mówienia o Armii Krajowej, o żołnierzach armii krajowej, to cały czas był temat, który nie mógł być wypowiedziany. No, podobnie, podobnie sprawa się miała oczywiście z tematem powstania warszawskiego, które musiało czekać tak naprawdę na taki film jak kanał, żeby wreszcie jakby można było powiedzieć pewne rzeczy, które do tej pory były, były ukryte. Natomiast, no właśnie, te filmy przejściowe, zanim szkoła polska wybuchła, one stanowiły taki moment, kiedy publiczność wyczuwała, że zaczyna się dziać coś, mimo że cały czas oglądali filmy pozornie socjalistyczne, było w nich coś, co dzisiaj bardzo wyraźnie widać, co rozbijało ten schemat. W 1954 roku. To taki, to taki moment był też przełomowy dla polskiego kina, dlatego że wtedy Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu zwołało na Radę, w którym pojawiły się pierwsze publicznie, to znaczy publicznie oficjalnie wypowiedziane słowa krytyki wobec doktryny socrealistycznej. I dokonało się kilka takich zmian, które miały niebagatelny wpływ na to, jak, jak to kino, jak kultura filmowa funkcjonowała w Polsce. Przede wszystkim powrócono do idei zespołów filmowych, czyli do idei grup filmowców, którzy sami w takich kolektywach decydowali o tym, jakie filmy robić, w jaki sposób je robić. Oczywiście oni nie mogli w żaden sposób decydować o tym, co będzie skierowane do produkcji, a co nie. To nadal należało do, do władzy, ale mogli już, mieli pewien, pewien margines niezależności, mogli pracować we własnych zespołach, byli w pewnym sensie trochę uniezależnieni od, od władzy. Oczywiście miało to wpływ na to, że tworzyły się te kolektywy. To nie były kolektywy zupełnie, zupełnie bezosobowe. Tworzyły się rzeczywiście zespoły, tworzyły się zespoły debiutantów, bo to były pierwsze roczniki, które wyszły ze szkół filmowych polskich, przede wszystkim z łódzkiej. I te zespoły filmowe zaczynały funkcjonować jako takie grupy ludzi, takie wspólnoty, małe społeczności filmowców, które y, kierowały się podobnymi, y, podobną wrażliwością, podobnymi pomysłami. Y, kiedy tak naprawdę zaczęły to być dzieła zespołowe filmy tych filmowców skupionych w, w zespołach filmowych. Także od 55 roku, od końca 55 roku w Polsce zaczęła się kształtować sieć DKF-ów, czyli dyskusyjnych klubów filmowych. Pierwszym z nich był utworzony w listopadzie 55 roku klub po prostu. Wtedy też funkcjonowało jeszcze pismo młodzieżowe, właściwie pismo nazwane pismo młodej inteligencji, pismo po prostu zamknięte niebawem przez władzę. I to pismo miało też, było w pewnym sensie takim kanałem, gdzie można było wyrażać pewne swoje opinie, dość niezależne od, od tej odgórnie narzuconej ideologii. Y DKF miały znaczenie bardzo istotne dla tworzenia się kultury filmowej, nie tylko dlatego, że można było w nich dyskutować o filmach, że się utworzył taki, wreszcie, wykrystalizował się taki sposób odbioru, kiedy widzowie nie tylko oglądali, ale też dyskutowali między sobą, zaczynali tworzyć. Znaczy film zaczął być po prostu przeżyciem społecznym, pewnym przeżyciem, przeżyciem publicznym, kiedy można było razem po prostu mówić o filmach, ale też to był. Fenomen, dzięki któremu pojawiły się w Polsce filmy z zagranicy, co jest dość istotne. Po wojnie właściwie filmy zagraniczne zachodniej Europy, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, one się rzadko pokazywały. Natomiast dzięki dyskusyjnym klubom filmowym te filmy się wreszcie pojawiły w Polsce. Oczywiście dla tych, którzy byli zainteresowani naprawdę kinem. Także tak. Kultura kinofilii zaczęła funkcjonować w Polsce mniej więcej od 1955 roku, dzięki czemu oczywiście no to, co można nazwać pewną liberalizacją repertuaru, rzeczywiście zaczęło mieć miejsce. Natomiast bardzo często mówi się o takich filmach jak Godziny Nadziei i Człowiek na torze, Godziny Nadziei zrealizowane w 55 roku, Człowiek na torze Andrzeja Mąka 56 rok, jeszcze jeden film niezwykle istotny, Pokolenie Andrzeja Wajdy, taki debiut pełnometrażowy Andrzeja Wajdy, to, był, to były filmy, które właściwie nie tyle były... Efektem odwilży, którym datuje się jednak na 56 rok, to były filmy, które były wyrazem pewnych tendencji społecznych prowadzących do odwilży. Dlatego, że odwilż to, co się działo w 56 roku, czyli te działania, te pewne, pewne wydarzenia polityczne, przede wszystkim oczywiście wydarzenia w czerwcu w Poznaniu w 56 roku, strajk generalny, krwawo stłumione zamieszki robotników. Próba manipulacji tymi wydarzeniami, czyli zrzucenie, zrzucenie winy tak naprawdę oficjalne, coś co nikt oczywiście nie uwierzył w to, że to były ciemne siły imperializmu i podziemia reakcyjnego, które spowodowały wydarzenia w Poznaniu. Wiadomo było, że to zwykli robotnicy zbutowali się przeciwko władzy. I właściwie nie dało się już tej propagandy utrzymać. Jasne było, że 56 rok w czerwiec w Poznaniu um, był czymś, co musiał pociągnąć za sobą, co musiało za, za, za sobą pociągnąć pewne zmiany. W październiku tego samego roku, 56 roku, um, podczas plenum Komitetu Centralnego PZPR uchwalono właściwie powrót Władysława Gomułki do władzy. On powrócił też oczywiście z ogromnym poparciem społeczeństwa. Odbył się wielki wiec na wiele, wiele tysięcy osób w Warszawie przy placu Defilat z takim słynnym po prostu wyrażeniem poparcia przez Lud dla Gomułki. I tak naprawdę całe społeczeństwo polskie po tych wydarzeniach miało takie poczucie, że nastąpi no właśnie odwilż, że nastąpi uwolnienie pewnego potencjału społecznego, że będzie można więcej, że będzie można zacząć mówić o pewnych rzeczach, a także że po prostu nastąpi demokratyzacja, że rozróżniona zostanie ta cała machina systemu pozostałego jeszcze oczywiście po stalinizmie. Wtedy też ogłoszono, ogłoszono ten, tenże referat, o którym wspomniałam, Chruszczowa. I tak naprawdę wiara, znaczy powróciła do polskiego społeczeństwa wiara w to, że może być inaczej, że być może stoimy na progu rozluźnienia pewnego społecznego. Oczywiście okazało się to złudne i to dość szybko. Reżim utrzymał swoją siłę i swoją, swoją moc. Natomiast już pewne rzeczy w tym okresie, właściwie od 1954 roku, kiedy no, na gruncie filmu, przynajmniej ta socjalistyczna metoda zaczęła pękać, do 1956 roku. Wydarzyło się no, kilka rzeczy wydarzyło się tyle, że właściwie nie było mowy o tym, żeby powrócić już do starych doktryn. Sprzed roku. I teraz kilka słów o tym, dlaczego te filmy, o który, które dzisiaj Państwo zobaczą, jeszcze w zestawieniu, w poszerzeniu o pokolenie Wajdy, cóż takiego nowego one wnosiły? Co takiego się wydarzyło? Otóż były to filmy, które pozornie realizowały nadal ten model socjalistyczny. Był bardzo jasny rozkład sił: kto jest dobry, a kto jest zły. Była pozornie podtrzymana walka klas. W Człowieku na torze oglądamy starego kolejarza, który reprezentuje jeszcze porządek sprzed wojny, który reprezentuje etos pracy zaczerpnięty jeszcze sprzed wojny. Naprzeciw niemu wystawiony zostaje właściwie, dlatego że sam nie staje. To jest bardzo istotne, że zostaje wystawiony przeciwko niemu młody zatempowiec z takiego środowiska niekoniecznie... To jest, Człowiek, który zaczyna swoją karierę, nazwijmy to, od tego, że zostaje uratowany przez innego, innego dobrego komunistę, zostaje uratowany, kiedy przyłapuje go kontroler w pociągu, kiedy się okazuje, że nie ma, nie ma ważnego biletu. I daje się mu szansę, on zostaje dobrym zatępowcem, on zostaje takim symbolem tego nowego porządku, nowego etosu pracy. I te dwie siły zostają wystawione naprzeciw siebie. Stary kolejarz Orzechowski, młody zetępowiec. Natomiast okazuje się, że to, czego byśmy oczekiwali po takim klasycznie socjalistycznym filmie, czyli w oczywisty sposób, jakby wygrana walka, kiedy to stary kolejarz zostaje odsunięty, w pewnym sensie potępiony, a wraz z nim stary porządek, który musi odejść. A zostaje wyniesiony na górę, wyniesiony jakby jako ten słuszny, jedyny słuszny porządek, ten porządek, który reprezentuje młody zatępowiec, okazuje się, że to nie ma racji bytu. Dlatego, że Andrzej Munk, który doskonale znał doktrynę socjalistyczną, i właściwie jego wcześniejsze dokumenty wpisują się w dużym stopniu w tę doktrynę, wiedział jak przesunąć pewne akcenty, żeby okazało się, że nie jest to film czysto socjalistyczny. Co więcej, żeby przemycić w nim tak naprawdę treści, które wcześniej nie mogłyby się, nie mogłyby się znaleźć. Myślę, że Państwo sami oglądając ten film rozpoznają jakby to, to przesunięcie. W największym skrócie można powiedzieć, że mógł po prostu stosując bardzo szczególną y, wtedy, dość taką nowatorską jak na polskie warunki y, dramaturgię, czyli trzy punkty widzenia, jest punkt wyjścia, kiedy wiadomo, że ginie główny, y, główny bohater, jeden z dwóch głównych bohaterów i próba dojścia do tego, do prawdy, co tak naprawdę się wydarzyło, nie jest opowiedziana z jednego punktu widzenia, ale składają się na to trzy relacje, trojga, tr trzech bohaterów. I tak naprawdę okazuje się, że jakby wszystkie opcje tutaj dostają swoją szansę, że wszystkie perspektywy być może są równoważne. Co więcej, nie ma tutaj czysto negatywnych bohaterów. I okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku więcej tych antagonistów, których moglibyśmy nazwać antagonistami tylko jeżeli oczywiście to przyłożymy do socjalistycznego schematu. Ci antagoniści okazują się tak naprawdę bardziej po jednej stronie niż nam się wydawało. Więc z jednej strony taka rehabilitacja, tego, co było do tej pory potępiane, tego starego porządku, połączenie go z czymś, co przyszło, z czymś nowym, to jest jakość, której wcześniej oczywiście w kinie socrealistycznym nie było. W godzinach nadziei też jest pewien pomysł dramaturgiczny, który y, pozwala jakby temu filmowi wybrzmieć w nowy sposób. Otóż tam y, no fabuła zasadza się właściwie na tym, że jest sam koniec wojny, wszyscy wiedzą już, że Hitler kaput to jest, to jest oczywiście określenie, które się pojawia wielokrotnie w filmie, natomiast i nastąpi, nastąpiło już takie rozprzężenie, Natomiast jest jeszcze jedna jednostka, która, wokół której skoncentrowana jest ogromna grupa uchodźców z bardzo wielu krajów Europy i oni muszą utrzymać swój punkt, obawiając się, że może jeszcze nadejść ofensywa, ofensywa niemiecka, mimo że właściwie niby wojna się już skończyła i wszystko się rozgrywa tak naprawdę w planie kilku godzin. Dzięki temu możemy nie tyle obserwować rozwój akcji, która prowadzi, tak jak w schemacie socjalistycznym, od, w bardzo taki ustalony sposób od zawiązania się konfliktu, do tego, żeby rozpoznać, kto jest dobry, kto jest zły do takiego ustalenia nowego porządku na końcu. Obserwujemy bardziej w głąb, to znaczy te parę godzin pozwala nam, przedstawione wydarzenia w ciągu paru godzin pozwalają nam dojrzeć typy ludzkie, wejść jakby w w głąb samej historii, zatrzymać się i przede wszystkim zdystansować się właśnie do tej Pozornej metody socjalistycznej. Co więcej, tutaj walka klas też właściwie zostaje, znaczy zostają znowu przesunięte akcenty. Dlatego, że do tej pory wiadomo było, i to tutaj w filmie też jest widoczne, wiadomo było też, kto jest dobry, a kto zły, jeżeli przyjmiemy taki plan narodowościowy. Wiadomo, że żołnierze radzieccy zawsze będą dobrzy. Wiadomo, że żołnierze amerykańscy zawsze będą źli. Wiadomo, że ci polscy oficerowie, którzy stanęli po stronie Londynu. Ocenieni będą negatywnie. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden element, który jakby burzy ten taki, wydawałoby się, jasny podział narodowościowy. Otóż okazuje się, że Amerykanie są źli, ale tylko ci, którzy stoją, oczywiście są tchórzami, zdrajcami, ale tylko ci, którzy stoją na samej, na samej, na samej górze tej hierarchii oficerskiej. Zwykli żołnierze, prości żołnierze, tak samo ci, którzy polscy, którzy służyli też przed wojną, oni są dobrzy. To znaczy, klasa okazuje się, kwestia klasy okazuje się dużo ważniejsza niż kwestia narodowości. Natomiast to jest jedna rzecz, że rzeczywiście w obu tych filmach, tak samo jak i w pokoleniu, które opowiada o tym, jak w czasie wojny dojrzewa grupa kilku chłopców związanych też z ruchem socjalistycznym, w jaki sposób oni dojrzewają do swojej nowej świadomości ideologicznej. To też schodzi na dalszy plan. Dlatego że okazuje się, że najważniejsze jest to. Pamiętajmy, że Wajda to jest, to jest człowiek urodzony w latach dwudziestych, czyli człowiek, który przeszedł wojnę i który po raz pierwszy, Pierwszy wypowiedział doświadczenie wojenne ludzi w jego wieku. Dla także młodych ludzi, którzy, którzy zasiadali w kinach. Więc to jest pierwszy film, który opowiedział w nowy sposób doświadczenie wojenne. I tak naprawdę ten plan taki zwykły, ten plan pierwszy, czyli fabuła, okazuje się mniej istotny niż portrety bohaterów, zbudowane przez nowych aktorów, którzy przyszli dopiero co ze szkół, ze szkół filmowych, gdzie tak naprawdę film w pokoleniu wszyscy członkowie ekipy byli Okazuje się, że właściwie każdy z nich włożył swoje własne doświadczenie w, w ten film. I okazało się, że tak naprawdę to doświadczenie, bardzo wieloznaczne, bardzo wielowymiarowe, ono się okazuje tak naprawdę głównym tematem filmu, a nie sama fabuła, którą oczywiście można wpisać w schemat socrealistyczny. Z drugiej strony, wszystkie te filmy rozpoczynały, właściwie w nich rodził się język ezopowy kina. Czyli coś, co stało się takim znakiem firmowym kina szkoły polskiej. Na czym to polegało? Może najlepiej będzie, najlepiej będzie powiedzieć to słowami, słowami samego Andrzeja Wajdy, który teraz kilka dni temu, kiedy otrzymywał nagrodę za całokształt jako reżyser o szczególnej wrażliwości wizualnej na festiwalu Kamerimi czy w Bydgoszczy, powiedział, że te filmy miały taką moc, jego pierwsze filmy i filmy wtedy realizowane, dlatego, że przy tak silnej cenzurze oni jako filmowcy zrozumieli, że tak jak można cenzurować słowo, dużo trudniej jest ocenzurować obraz. I tak naprawdę obrazem można było mówić dużo więcej niż, niż samym tekstem. We wszystkich tych filmach, w pokoleniu, w godzinach nadziei i w człowieku na torze, obraz nierzadko mówi więcej niż to, co moglibyśmy wyczytać z dialogów i z tego, co, co właściwie oferuje nam sama fabuła. Z czym to się wiązało? Wiązało się to także z tym, że wszyscy filmowcy, którzy byli zaangażowani w te projekty, oni oglądali już filmy neorealistyczne, czyli filmy, które pod koniec lat 40. wstrząsnęły tak naprawdę światem filmy pochodzące z Włoch. Filmy, które, no, tak jak sama nazwa wskazuje, wprowadzały nowy pomysł na realizm. Był to realizm, który przede wszystkim zasadzał się. Oczywiście dla nas to jest dzisiaj dość oczywiste, wtedy to była dość rewolucyjna myśl. To był, to był realizm, który przede wszystkim zasadzał się na długich ujęciach, na wykorzystywaniu naturalnych właściwości miejsca. No, Włosi realizowali swoje filmy w plenerach, przede wszystkim dlatego, że wszystkie studia filmowe były zburzone. Nie mieli gdzie realizować filmów. Więc więc musieli z, tego, z, tego, z tej niedogodności uczynili atut i po prostu realizowali filmy na ulicy, w tych plenerach, w tych scenografiach, które mieli pod ręką. Długie ujęcia, naturalne plenery, nowe, nowi aktorzy, którzy w żaden sposób nie przypominali dotychczasowych gwiazd filmowych. To byli albo naturszczycy, albo aktorzy, którzy no, reprezentowali takie zwykłe, powszednie typy ludzkie. I ten pomysł na wieloznaczność obrazu, wieloznaczność, która po prostu wynika z tego, że pozostawiono, pozostawiono rzeczywistość, takie płaty rzeczywistości, które rzeczywiście były przed kamerą, że nie montowano tych obrazów, że nie upiększano ich w żaden sposób, że po prostu pozostawiono taką rzeczywistość, jaka ona jest. To był nowy pomysł, nowy pomysł polskich filmowców. Trzeba jednak pamiętać, że nasi polscy filmowcy i to jest domeną właściwie też szkoły operatorskiej naszej do dziś, są bardzo mocno skupieni na obrazie. Sam Wajda jest absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i ta niezwykła wrażliwość wizualna, nowy pomysł na pokazywanie pewnych rzeczy, zagęszczenie obrazu, to znaczy wprowadzanie, znaczy potraktowanie tego, co przed kamerą w sposób bardzo wizualny to z jednej strony łamało realizm, ale z drugiej wprowadzało pewną jakość, która zaczęła szkołę polską wyróżniać właśnie w okresie, w drugiej połowie lat 50., kiedy, kiedy szkoła polska rozsławiła nas na całym świecie. Natomiast ta metoda neorealizmu rzeczywiście zaczęła się sprawdzać w polskim kinie i właściwie w każdym z tych trzech filmów można, można dostrzec, pewne, dostrzec pewne ślady neorealizmu. W Człowieku na to, że będzie to chociażby to, że właściwie w 90% tych film jest zrealizowany w plenerach. Że on wykorzystuje też takie naturalne właściwości scenerii. To się wszystko dzieje w, albo w parowozowni, albo na stacji, na bocznicach kolejowych. Jest w niezwykły sposób wyzyskana uroda też, taka wizualna uroda tego, czym jest tak naprawdę praca kolejarza. Mechanizmu samych, samych parowozów, takiej wizualnej przestrzenności, wizualnej właściwie wyrafinowaniu wizualnemu samego pleneru, jakim Jakim y, może być stacja kolejowa. Więc te wszystkie, te wszystkie elementy. Zresztą Munk był przyzwyczajony w poprzednich swoich filmach, poświęcał, y, poświęcał uwagę właśnie kolejarzom i górnikom, prezentując też oczywiście specyfikę ich pracy. Tutaj y, rzeczywiście ta wizualna strona rzeczywistości, takiej jaką ona jest, była wyzyskana w ogromnym stopniu. Y, w, jeżeli ktoś na przykład. Ma za, sobą, ma za sobą filmy neorealistyczne, znaje, je, jeżeli obejrzy taki film jak Godzina Nadziei, zobaczy w, w takiej żywości obrazu, też w długich ujęciach, w realizowanych też w dużym stopniu w plenerach i przede wszystkim dzięki postaciom, zwłaszcza uchodźców, które tam stanowią bardzo, taki, bardzo barwne i bardzo intensywne tło dla głównych wydarzeń, odkryje... Oczywisty wpływ na realizm. Zresztą sama atmosfera realizacji tego filmu, kiedy właściwie warto na to zwrócić uwagę, wszyscy bohaterowie, właśnie uchodźcy zebrani, zebrani w tym małym miasteczku, które obejrzymy, to byli wezwani po prostu do realizacji filmu studenci szkół aktorskich, którzy po prostu zrobili sobie z realizacji tego filmu wielki piknik. Tam się zawiązywały też Różne niezwykłe więzi między nimi. I tak naprawdę to jest rodzaj takiego poligonu dla młodych aktorów, którzy często też szarżując, jakby pokazali w nowy sposób, niezwykle spontanicznie po prostu lud. Co spowodowało, że tak naprawdę trudno było przy takiej atmosferze pracy, trudno było wtłoczyć to wszystko w, w takie ciasne ramy, ramy socjalizmu. Najczęściej o tych filmach mówi się, że one są po prostu wielowymiarowe, czyli y, że postacie przestają być papierowe, przestają być schematyczne. Te pary postaci, nie tyle pary co no tak, pary antagonistów tak naprawdę głównych, pobocznych, ten rozkład sił przestaje być taki y, y, ostry i taki bardzo czytelny, że tak naprawdę y, Właściwie zasługą tych filmów jest rozluźnienie pewnego schematu, który nadal w tych filmach jest y, widoczny, ale właściwie on jest widoczny, można się do niego zdystansować. My oglądamy ten film i myślimy sobie, że tak naprawdę socrealizm tutaj zaczyna pękać w szwach. Okazuje się, że on się nie sprawdza w konfrontacji z nowym doświadczeniem, z nowym życiem i trzeba też pamiętać, że z nowymi kompetencjami widzów, dlatego że widzowie w 1955 roku to nie byli widzowie ci sami, którzy, którzy chodzili do kina w 50. Roku. To byli widzowie, którzy więcej widzieli, którzy y, zobaczyli też, mogli na własnej skórze przekonać się, jak wygląda realny socjalizm, jak wygląda stalinizm, i to byli ludzie, którzy mogli czytać ten język ezopowy czyli mogli czytać treści ukryte w obrazie, y, treści nieoczywiste, treści, którymi poza cenzurą porozumiewali się z nimi y, filmowcy. Y, i tak naprawdę widzowie stawali się coraz bardziej kompetentni, uczęszczali do DKF-ów, mogli czytać prasę, która zwłaszcza po odwilży zaczynała powoli przejawiać, przejawiać takie tendencje bardziej demokratyczne. Mieli po prostu nowe kompetencje w rękach, mogli w nowy sposób odczytywać filmy, i dzięki temu właściwie filmowcy wychowali sobie publiczność, która takie filmy jak Kanał, czy takie filmy jak Popiół i Diament, niezwykle symboliczne, trudne bardzo w odbiorze, filmy, które trzeba tłumaczyć, w których jest ogromne nagromadzenie symboli już niezrozumiałych, wtedy być może dla niektórych niezrozumiałych, wtedy widzowie dzięki takim filmom, które dzisiaj Państwo pokażą, dzięki filmom właśnie tej, tego czasu przejściowego, byli w stanie już odczytywać nowe filmy w nowy sposób. Może warto też wspomnieć tutaj o pewnym fenomenie kina dokumentalnego, który został właściwie przypomniany, powrócony do życia za sprawą wydawnictwa, które zebrało wszystkie dokumenty, mówię o czarnej serii dokumentu polskiego, Filmy realizowane właśnie w połowie lat 50., filmy, które pokazywały wtedy no, najbardziej gorące tematy tamtego czasu. Yy, yy, to te tematy społeczne, nie tyle polityczne, co społeczne. Yy, czyli na przykład problem chuligaństwa, problem sabotażu na wsi, gdzie po prostu starsi mieszkańcy nie chcieli tego nowego systemu, który przychodził, odrzucali go. Problem problemy fasadowej odbudowy kraju. Takie filmy jak Lubelska Starówka, takie filmy jak Warszawa 56, pokazywały, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, które oczywiście w tych oficjalnych kronikach filmowych były pokazywane jako to, co się pięknego dzieje w Polsce, to jest tylko i wyłącznie fasada. Że za pięknymi, odnowionymi domami starówki warszawskiej, czy właśnie lubelskiej starówki, okazuje się, że za tym stoi ruina. Za tym stoją zapomniane dzielnice, dzielnice opuszczone, dzielnice, w których gnieździ się bieda, z których wychodzą tak naprawdę młodzi kryminaliści i zaczęto po prostu mówić, wykorzystując znowu schematy socrealizmu, zaczęto mówić w taki sposób, że ten socjalizm się rozpadał. To były filmy, które bardzo często były niezwykle wyrafinowane estetycznie, wręcz poetyckie, takie na przykład jak Ludzie z pustego obszaru. To były filmy, które... które w jawny sposób oskarżały, mimo że oczywiście mówiły, że to nie władza jest winna tylko winna jest biurokracja która te władze w pewien sposób też stoi przeciw władzy czyli te filmy jakby stawały po takiej słusznej stronie oficjalnie natomiast one jednak podkopywały pewne fundamenty które, które kształtowały socrealizm warto też pamiętać o jednej rzeczy że tak zarówno czarna seria jak i filmy realizowane w, w połowie lat 50 w pewnym sensie trzeba też traktować jako swoisty wentyl bezpieczeństwa dlaczego dlatego że no w 1956 roku, czerwiec, wydarzenia czerwcowe w Poznaniu właściwie nie zostały opowiedziane na ekranie. One były gdzieś w pobocznym, właściwie nurcie, pokazywane, czyli na przykład w polskiej kronice filmowej, aczkolwiek oczywiście były tam w, zinterpretowane w taki sposób, jaki dla władzy był wygodny. Natomiast przestraszona być może tym, że może zacząć mówić kino, na przykład o takich wydarzeniach jak takie bardzo jawne niezadowolenie zwykłych ludzi, nie, żadnych y, kontrrewolucjonistów ani imperialistów, tylko zwykłych po prostu robotników, którym się przecież pozornie, y, y, którym oddano władzę, y, obawiając się, że kino mogłoby mówić w otwarty sposób, na przykład o 56 roku, dopuszczono tematy, które były kontrowersyjne, ale bezpieczniejsze. Właśnie powrót Akowców na przykład do tego oficjalnego obiegu, kiedy można zacząć było mówić o y, o akowcach, rehabilitować ich w pewnym sensie. Zaczęto też mówić otwarcie bardziej o, o powstaniu warszawskim, a w tym planie społecznym, no właśnie, zaczęto poruszać takie tematy, które oczywiście były bolączką, czyli właśnie huliganeria, czyli biurokracja, czyli... Tak naprawdę rzeczy, które wszystkich interesowały, ale pozwalały na to, na jakby zamazanie pewnego politycznego y, aspektu. Czyli nie można było mówić o 1956 roku, o wydarzeniach poznańskich, ale można było mówić o innych rzeczach i tym próbowano zasłonić tak naprawdę y, właściwy obraz rzeczywistości widzom. Y, Także te filmy z jednej strony były rewolucyjne. Filmy, które dzisiaj obejrzymy, one się mogą wydawać anachroniczne, a jednak trzeba pamiętać, że one nastały właśnie po epoce czegoś tak sztywnego jak socjalna. To jest z jednej strony, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że one też były dopuszczone przez władzę z jakiegoś powodu. Władza zdawała sobie sprawę z tego, że one mogą po prostu pomóc w, w tym, żeby nie mówić o pewnych rzeczach, które byłyby dużo trudniejsze, które dla władzy mogły być oczywiście dużo bardziej ryzykowne. Także trzeba pamiętać, że te filmy, które dzisiaj Państwo obejrzą, to są filmy, które się w pewnym sensie, one wyrażają ten moment społeczny, który moment, pewne tendencje społeczne, które doprowadziły do odwilży. To nie były filmy, które były spowodowane odwilżą. Te filmy można traktować jako w pewnym sensie takie zwierciadło ukazujące nastroje społeczne, ale także nastroje filmowców. I właściwie wtedy krytycy Ci bardziej przenikliwi zdawali sobie sprawę, że idzie nowe, że zaczyna się coś, czego nie da się w pewnym sensie nazwać jeszcze, czego nie da się tak naprawdę skatalogować, że zaczyna się, zaczyna się po prostu jakaś nowa jakość w kinie polskim wraz z nadejściem nowych filmowców. Oczywiście bardzo istotne jest też to, że to właśnie były pierwsze roczniki, które wyszły ze szkół filmowych, wykształcone jakby bez doświadczenia filmowego przedwojennego czy wojennego, i to były roczniki, które miały zupełnie zrewolucjonizację polskie ekrany i sprawić, że, że Szkoła Polska no właściwie do dzisiaj pozostaje takim najbardziej jasnym epizodem kina polskiego. Warto pamiętać też, że te filmy, zwłaszcza Człowiek na torze, one były wymierzone w system, który już odchodził. To były filmy poststalinistyczne. Zresztą na zakończenie zwrócę państwa uwagę, proszę się koncentrować w ostatnich minutach filmu Człowiek na torze, kiedy już właściwie cała zagadka zostaje rozwikłana, pada tam wtedy ostatnie słowo filmu, które w taki przejmujący sposób staje się metaforą tamtego czasu. Ja nie, będę, ja nie powiem Państwu, jakie to jest słowo i to jest bardzo wyraźna scena, która właściwie mniej ma wspólnego z fabułą filmu, a więcej ma wspólnego z tym, co wtedy działo się w polskim społeczeństwie, jak zaczęto mówić o pewnych rzeczach i co musiało nastąpić zaraz po 1956 roku. Dziękuję bardzo.